Oto wojskowy Mi-24D, produkowany w Rosji. Napędzają go dwa silniki o łącznej mocy 4400 koni. W powietrzu może się rozpędzić do 330 km na godzinę. Tuareg nie ma z nim żadnych szans, zwłaszcza że oprócz tego ma jeszcze w wyposażeniu rakiety, flary i bomby. Ale co ciekawe, ten samochód powstaje w dawnym bloku wschodnim. Tuarega produkują w zakładach w Bratysławie. Na szczęście w codziennej eksploatacji nie będzie musiał stawać do takich pojedynków. Zaskakująco dobrze, jak na SUV-a trzyma się w zakrętach, Dziarsko przyspiesza, korzystając z 8-biegowej skrzyni Tiptronic. Nic dziwnego, zrzucił 200 kg. Drakońska dieta mu pomaga. Testowaną wersję wyposażono w 3-litrowy silnik V6 TDI Blue Motion o mocy 240 koni i momencie obrotowym 550 Nm, który w 7,8 sekundy rozpędza Tuarega do setki i pozwala jechać z prędkością do 218 km na godzinę. A przy tym jeszcze mało pali. No, prawie ideał. Manewry to dziecinna igraszka za sprawą 5 kamer monitorujących otoczenie samochodu. W dodatku Tuareg parkuje całkowicie sam, prostopadle i równolegle. Choć nadwozie jest większe, zyskało nowy, subtelniejszy kształt i charakterystycznie ułożone diody LED w reflektorach. Wnętrze ma zupełnie inny charakter. Model poprzedniej generacji bazował na elementach żywcem pobranych z limuzyny dla ludu – Phaetona. Tu jest zupełnie inaczej. To znany już z innych modeli nowy styl Volkswagena. 60-gigowy dysk, system audio z 12 głośnikami o łącznej mocy 620 W, regulowane elektrycznie pneumatyczne poduszki w oparciach klimatyzowanych foteli, a nawet zagłówki z regulacją w pionie i poziomie. Tego jeszcze w Tuaregu nie było. Pojemność bagażnika wynosi teraz od 580 do 1642 litrów. Szerokość przestrzeni bagażowej zwiększyła się o 190 mm. Tak jak poprzednio, SUV Volkswagena to bliźniak Porsche Cayenne. Auta powstają na tej samej płycie podłogowej. Wspólne są niektóre silniki, układ jezdny i całe mnóstwo innych części, na przykład przednie drzwi, które jak ulał pasują do Porsche. Znacznie lepiej niż poprzednik jeździ po asfalcie, jest bardziej sportowy niż terenowy. Spokojnie może konkurować z Porsche Cayenne i Audi Q7. Dzięki nowemu Tuaregowi wybór w tej klasie stał się jeszcze trudniejszy. Tuareg pierwszej generacji był wielkim sukcesem. Sprzedano prawie 500 000 egzemplarzy. Kiedy producent pokazał pierwsze zdjęcia nowego Tuarega i poinformował o tym, że rezygnuje w wersji podstawowej z terenowych dodatków, zachodziła obawa, że ten nowy model nie będzie już kontynuować sukcesów i tradycji swojego poprzednika. Okazuje się, że to znakomita ewolucja. Szkoda tylko, że taka droga.